Cześć, witamy Was z Fabryki Broni w Radomiu po raz kolejny. Dzisiaj jesteśmy z koleżanką Asią Romanowską i pogadamy sobie o karabinach, które widzicie tutaj, czyli MSBS-ach 762M. Razy 51? Tak, 762 na 51, ale to oznaczenie jest MSBS 762M. N, tak. Taki co? Bo być może się to jeszcze zmieni. Dodam od razu, że film jest uzupełnieniem artykułu, do którego link będziecie mieli pod spodem. Jest też osobna galeria zdjęć z tymi karabinami, tylko tam jeden był zielony, do której też będzie link pod spodem, więc wszystkie szczegóły obejrzycie sobie w tych linkach. Nie będziemy też się rozwodzić o masie tych karabinów, tam powiemy takie ogólne dane techniczne, bo wszystko będzie w artykule. Na dole, w linku, artykuł, tabelka, wszystkie dane techniczne, tam sobie wszystko poczytacie. Tu będziemy starali się Wam pokazać te karabiny, tak zbliżając się do kamery, szczegółowe zdjęcia, jak mówiłem, w artykule. Dobra, Asiu, zacznijmy może od początku. Jak to się zwykle robi? Od czego się to zaczęło? Bo na ile znam projekt MSBS, to w projekcie MSBS było przewidzianych bodajże 12 chyba modeli karabinka. A to mówimy o projekcie Rawak. Tak. To jest jednak MSBS, a on w tym Rawacie nie występował. Skąd wziął się MSBS 762 na 51? To zaczęło się od Inspektoratu Zbrojenia, który otworzył dialog techniczny na opracowanie nowej broni dla Wojska Polskiego w kalibrze 308 Winchester, czyli 7,62x51. I od tego dialogu tak naprawdę zaczęła się cała historia z naszym karabinem wyborowym. Czyli on, mówimy o dialogu, który ma wyłonić następcę karabinu SWD. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że te karabiny, które stoją przed nami, są inicjatywą własną. Jest to projekt własny Fabryki Broni. Czy podobnie jak karabinki systemu MSBS Rawat, moja alma mater, czyli Wojskowa Akademia Techniczna, macza w tym swoje jak palce? Jak najbardziej, cały czas współpracujemy z doktorami i pułkownikami z Wojskowej Akademii Technicznej. Z Kretem? Tak, no, pozdrawiamy Kreta. Z panem za chorym. Dobrze. Jako, że to są, jak żeśmy powiedzieli, pochodne karabinków MSBS w kalibrze 5,56, to może zacznijmy od tego, czym poza kalibrem różni się ta broń. Podejrzewam, że bardzo wieloma rzeczami, ale po prostu powiedzmy, tak? Zacznijmy od tego, układ konstrukcyjny tej broni jest identyczny. Jest identyczny jak przy karabinku GROT. Czyli działanie przez odprowadzenie części gazów prochowych przez boczną, tak, krótki skok tłoka. Dokładnie. Suwadło rozdzielone z rękojeścią przeładowania stłokiem, bo to jak przy krótkim skoku. Zamek ryglowany obrotowo, wieloryglowy, czyli rozumiem, tak, że jest to powiększona wersja zamka 5,56. Aczkolwiek zachowane są wszystkie funkcjonalności z karabinka GROT. A o tym za chwilę. Czyli można powiedzieć, że w pewien sposób te dwa karabiny stanowią przewymiarowany MSBS 5,56, tak? Tak, to jest przeskalowany MSBS dostosowany do tego kalibru. Okej. Okay. Czyli, podobnie jak w MSBS-ie mamy, jadąc od początku, urządzenie wylotowe nakręcane na koniec lufy, tak? Może powiedzmy coś o tym urządzeniu, bo to chyba nie jest aftermarket, tylko to jest Wasze. Nie, to jest nasze urządzenie wylotowe, hamulec opracowany specjalnie do tych karabinów. Jest nakręcany na gwint 18x1, czyli gwint jest standard. Standard rynkowy, także użytkownik może zamontować każde dowolne urządzenie z rynku. Tłumik dźwięku? Mamy przewidziane do tych karabinków tłumiki firmy Aseutra. Są nakręcane na gwint zewnętrzny na urządzeniu i następnie kontrujemy je, żeby nie odkręciły nam się podczas strzelania. Lufa. W tym mamy 16 cali, a w tym jest 20, czyli tak? 508 mm. Tak, to jest 20.
To jest 16. Lufa jest wzdłużnie rowkowana. Tak. Czyli zwiększenie powierzchni cieplnej. Jak najbardziej, również odciążenie masowe całego karabinu. I sztywność chyba też poprawia trochę. Również. Lufy bierzecie z hali obok. Lufy są dokładnie z kowarki, którą mamy u siebie na zakładzie. Aktualnie już mamy dwie. Są w 100% naszej produkcji odkuwane tutaj w zakładzie. Czyli kutano zimno? Tak. Jakie wykończenie, chromowanie, coś? Tu jest akurat tenifer. Mhm. Dobrze, lufa jest wkręcona w komorę zamkową w taki sam sposób jak w MSBS-ie. Dokładnie, 556. Montaż tu jest analogiczny. Nie chcieliśmy już wdrażać otwartych drzwi, więc wszystko co jest dobre z MSBS-a przenieśliśmy do tej konstrukcji. Tak się patrzę, czy go popsuć trochę. Nie będziemy ich rozkładać. Czyli tak, lufa jest mocowana tak samo, rozumiem, że klucz jest taki sam, tamta śruba była chyba piątka, dokładnie. Czy szóstka jakoś, tak? Piątka. Piątka. Czyli już wiemy, lufa, zawór gazowy z regulatorem, bardzo podobny do MSBS-owego. Pewnie zaraz będą komentarze, czy też wypada. Tak, wypada. Dwupołożeniowy, tak? Czyli położenie numer jeden, strzelanie normalne. Dokładnie, dwójka. Położenie numer dwa, ciężkie warunki ciężkie. Tłumik. Cholera, właśnie się połapałem, że zapomniałem powiedzieć, że Asia tutaj stoi nie dlatego, że jest ładna, chociaż też, ale dlatego, że jest konstruktorem tych karabinów. Tak, jestem konstruktorem prowadzącym. Dobra, komora zamkowa wygląda prawie tak samo jak w MSBS-ie 556, oczywiście ona będzie, tak, wymiarowo różni się. Jest dłuższa. A na szerokości jest też. Mhm. Czyli rozumiem, że suwadło samo z siebie też jest będzie większe. Większe. Mhm. Urządzenie powrotne takie samo. Konstrukcyjnie pewnie się sprężenie silniejsza, ale. Większe, tak. Tak, ale wygląd cały układ jest taki. Generalnie rozkłada się go chyba tak samo jak zwykłego MSBS-a, tak? Co będzie nas interesowało teraz? Spust, bo w MSBS-ie, tym, który obecnie jest dostarczany do WOT-u i w tej pierwszej partii cywilnych, S16, urządzenie spustowe nie jest wymienne z urządzeniem aftermarketowym. To znaczy. No podobno tam rozmawiałem z ludźmi, że jak się coś przytnie, wytnie, coś przyszlifuje, to można tam wcisnąć to urządzenie. Ale to już są operacje rusznikarskie, nie jest to drop-in w każdym razie, tak? Tu wiem, że macie zastosowane własne urządzenie spustowe, opracowane do tych karabinów, tak? Czy ono się różni w jakiś znaczący sposób od tego z MSBS-a? Oczywiście poza tym, że strzela wyłącznie ogniem pojedynczym. Jest dużo lżejszy spust niż w karabinku MSBS. Tam jest siła około 3 kg, tutaj zeszliśmy do 2. Mhm. Żeby ten spust był bardziej przyjemny do strzelania na długi dystans. Jak wspomniałem, te karabiny strzelają wyłącznie ogniem pojedynczym. Bezpiecznik jest, bezpiecznik jest tylko bezpiecznikiem, tak? Zabezpieczony, odbezpieczony. Czy przewidujecie wprowadzenie wersji strzelającej ogniem ciągłym? Takie coś w rodzaju, powiedzmy, Scar H. Myślę, że to nie jest problemem, żeby ten układ przerobić na ogień ciągły. Tak samo jak w przypadku karabinka MSBS, gdzie mamy też wersję cywilną na ogień pojedynczy, wersję bojową, czyli ogień ciągły. Czyli jeżeli, powiedzmy, ewentualny gestor zażyczy sobie zrobienia karabinu strzelającego ogniem ciągłym, nie widzimy również problemu. Nie ma najmniejszego problemu. Okej. Okay. Układ manipulatorów identyczny jak w przypadku dokładnie mniejszego MSBS-a. Co dalej? Oczywiście zachowane są wszystkie funkcjonalności, tak? Rozmawialiśmy z Asią i zwróciła na to uwagę, że zachowane są wszystkie funkcjonalności małego MSBS-a, czyli można przełożyć kierunek wyrzucania łusek z prawej na lewą. Pełna, zamek na lewą stronę. Tak, tak, pełna obustronność, jeśli chodzi o wszystkie manipulatory. Także generalnie osoba, która będzie znała konstrukcję MSBS-a, nie będzie miała problemu z obsługą MSBS 762N. Poza tym, że będziemy musiała się nauczyć strzelać, tak? Dokładnie. No balistyka jest całkiem inna. Dobrze. 20-calowy, karabin z 20-calową lufą, jak widzicie. Różni się oprócz tego, że jest dłuższa lufa. To jest, jeśli dobrze widzę, mamy dłuższe łoże. Tak.
Łoża są oczywiście zamienne, tak? Dokładnie. I ma inną kolbę. Specjalnie opracowaną do tego karabinu. Czyli to jest kolba od Was? Tak, to jest nasza konstrukcja. Opracowana do wersji z 20-calową lufą, aczkolwiek zamienność kolb jest też w 100%, czy to z karabinkiem MSB, czy z wersją 16-calową. Kolba jest w pełni regulowana, czyli pod policzek, regulacja do góry, stopkę też mamy regulowaną, mamy wysuwaną, około 40 mm i mamy też regulację góra-dół. Góra-dół. Jest to przycisk, także jest to bardzo proste, bez użycia żadnych narzędzi. I na dole jest szyna montażowa. Co jest ciekawe, szyna jest zastosowana, mamy tu przyłącze M-Lock, tak, czyli to samo co mamy na łożu. Tam od spodu? Tak, dokładnie. O. Szynę możemy w każdym momencie zdjąć, jeśli nie ma takiej potrzeby. Jeśli jest, no to przyłączamy szynę i tak jak tutaj w tym przypadku monopod. Także to jest też ciekawostka. Oba karabiny pomalowane są cerakotem? Dokładnie, cerakotem. Czyli rozumiem, że możecie wyprodukować na zamówienie odbiorcy karabin w takim kolorze, w jakim sobie zażyczy, pod warunkiem, że występuje w ofercie cerakota. A oferta jest bardzo szeroka kolorystycznie. Czyli nie ma tak, że robicie w każdym kolorze pod warunkiem, że czarny. Nie. Jak widzieliśmy, super. Modele były różnokolorowe, tam był RAL 8000, był zielony, były też podobne piaskowe w Kojocie, także tutaj na życzenie klienta. Powiedz mi, bo wiem, że strzelało z tego karabinu trochę osób, na pewno strzelali wojskowi, tak. Ale wiem też, że z tymi karabinami pokazywaliście się na różnych imprezach cywilnych, strzeleckich, długodystansowych. Wiem, że strzelali z tego karabinu ludzie, którzy na co dzień zajmują się strzelaniem długodystansowym, oczywiście no, jako hobby, tak, nie strzelcy wyborowi. Jak oceniają tę konstrukcję? Zaczynając od modeli, bo już modele testowaliśmy i w jednostkach wojskowych, i także w rynku cywilnym, także dostaliśmy mnóstwo uwag do karabinu, ponieważ karabin projektujemy dla użytkowników, nie dla nas, więc staramy się jak najbardziej dopasować do rynku i wprowadzamy wszystkie zmiany, żeby ten wyrób był jak najlepszy. Okej, okay. Czyli nie ma tak, że zamknęliście się w nowym zakładzie i produkujecie, na końcu mówicie macie? Współpracowaliśmy z Wojskami Obrony Terytorialnej, z Centrum Szkolenia Strzelców Wyborowych z Torunia, z ludźmi, z cywilami, także uprzedzając tutaj mamy heheszki odnośnie WOT-u, w WOT-cie jest kilku instruktorów, którzy są naprawdę bardzo dobrymi strzelcami. Są świetni, mają ogromną wiedzę. No, ja znam osobiście jednego z nich, po raz kolejny pracuje Justyna. Wiem, że strzelali, wiem, że generalnie ocena była chyba pozytywna, tak? Mieli tak. Jakieś tam zastrzeżenia. Wiadomo, jest to broń modułowa, tak? Więc pewnie pierwsza wersja, którą wypuścicie, będzie pierwszą wersją, później kolejne rzeczy, tak jak w MSB się zwykłym. Jak najbardziej. Rozmawialiśmy przed chwilą z Sewerynem, lufa 10 cali ma być w tym roku i łoże dłuższe też. Będzie można sobie po prostu pewne elementy wymieniać, nawet zostało zachowane to, że chwyt pistoletowy również jest wymienny. Tu jest MagPul. Tak. Akurat model MIAT, czyli jeszcze dodatkowo z wymiennymi okładkami. Czyli będzie można sobie wymienić. Użytkownik nie będzie związany z tym, co dostanie, będzie mógł sobie tak, to wymienić. Dokładnie. A powiedzmy, jak wygląda sytuacja z łożem. Tu mamy M-Locka. Będzie jakiś problem, jak ktoś przyjdzie i powie, że chce Kimoda albo jakieś inne? Jeśli przyjdzie i powie, myślę, że nie. Czyli możecie zrobić łoże też pod zamówienie konkretne? Jak najbardziej, aczkolwiek nastawiamy się głównie na M-Locka. Tak patrzę na niego. Zapomnieliśmy powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Magazynki. Tu mamy, co to jest Lancer, to jest MagPul. I tu mamy znowu Lancera. To są dwudziestki, w karabinach są podpięte dziesiątki. Jak wygląda współpraca tego karabinu z magazynkami aftermarketowymi? Bo wszyscy wiemy, że MSB S556 nie współpracuje z MagPulem trzeciej generacji. Tu nie mamy żadnych problemów. MagPul trzeciej generacji ma z tyłu taki tam ząbek, który uniemożliwia wsunięcie. Czyli generalnie każdy magazynek, który jest dostępny na rynku, współpracuje
dziesiątki, dwudziestki. Testowaliśmy tutaj różne magazynki, CPD, Landery, Magpule, Lancery, także nie mamy tu problemu z podłączeniem magazynku do rynku. Mamy umówione mniej więcej te karabiny. O wrażeniach zestrzelania pogadamy sobie, jak z nich dzisiaj jeszcze tam troszeczkę postrzelamy. Powiedz nam może o kilku jakichś ciekawostkach, których nie, na pierwszy rzut oka nie widać, a potem spytam jeszcze o jakieś sekretne plany na przyszłość. To, co się rzuca w oczy, jak weźmiemy karabin do ręki, no to jest różnica w wyglądzie całej szyny Picatinny. Jest ona odciążona, czyli mamy podłużne wybranie na całej długości, co daje nam lepszy efekt wizualny oraz odciążenie masowe. No dużo się tam nie urwie, ale zawsze trochę. Parę gramów dokładnie. Się dokładnie. Tak patrzę, no, deflektor, czyli odbijacz łusek, też jest mocno powiększony. No ale to jest też i sporo większa łuska, sporo większa energia, więc wiadomo, że musi to być solidne, tak? Mówiłaś o kolbie, bo tak, w tym mamy tę kolbę radomską. W tym drugim też jest kolba radomska, tylko że to jest kolba, która jest po prostu przeniesiona 1:1 ze zwykłego MSBS-a, tak? Czyli można go sobie złożyć i odpowiednio skrócić tę broń. Ta jest fajna, no ale na czas transportu fajnie byłoby ją złożyć. Tutaj nie ma problemu, ponieważ opracowaliśmy adapter do kolby stałej, czyli będzie na w podobnych podzespołach jak kolba od karabinka Grot, także będzie możliwość składania kolby. Tak. Okay. Poprzez wymianę tego elementu. Odkręcamy dwie śrubki, zakładamy adapter i mamy kolbę składaną. Czyli on będzie. Aha, czyli będzie po prostu dodany taki tylec tutaj, tak? Na będzie wymiana tego dokładnie elementu. Między korpusem całej kolby, a tutaj komorą zamkową mamy obsadę. Jasne. Ten element po odkręceniu dwóch śrubek wyciągamy, zakładamy, adapter składany i mamy kolbę składaną. Bardzo proste. Czy jeszcze jakieś kolby będą? Tak, jesteśmy... Wiem, ale nie powiem. To będzie niespodzianka dla użytkowników. Czyli będzie jeszcze jedna kolba, ale... Ale na pewno będą zadowoleni, to gwarantuję. Ale nie powiem teraz jak. No dobra, no musimy poczekać trochę na tę kolbę. Czy, bo wiemy, że do małego MSBS-a będzie adapter z prowadnicą rurową zwaną buffer tubem. Będzie. Czy da się go założyć tu? Oczywiście. Montaż jest identyczny jak w przypadku 16, 20, jak i karabinków Grot. Okej, czyli wszyscy użytkownicy, którzy będą mieli ten karabin, jeżeli zapragną korzystać z kolb, które wchodzą na prowadnicę rurową stosowaną w karabinkach systemu R15 pochodnik M4-M16, będą mogli sobie założyć taką kolbę. Jak już jesteśmy przy tych użytkownikach? Czekaliśmy trochę na wprowadzenie MSBS AS16 do sprzedaży na rynek, dlatego że to jest pochodna broni wojskowej, która strzela seriami, w związku z tym trzeba by ją przekonstruować, zrobić tam wszystkie te rzeczy, żeby można by ją wrzucić na rynek cywilny. Ten karabin strzela wyłącznie ogniem pojedynczym, przynajmniej na razie w tej wersji. Tak. Czyli będzie proces jakby odwrócony. Najpierw jest ten, a potem ewentualnie może być seriami. W związku z tym samo nasuwa się pytanie, czy i kiedy będzie ten karabin na rynku cywilnym? Ten karabin jest, jak już wspomnieliśmy, tylko i wyłącznie na ogień pojedynczy, więc wprowadzenie go na rynek cywilny nie ma tu żadnych przeszkód. Czyli w momencie, jak będziecie gotowi do sprzedaży, jeszcze tu jest ta zaleta, że to jest projekt własnej fabryki, to nie jest projekt MON-u, w związku z powyższym nie musicie czekać na zgodę gestora, żeby wrzucić wersję, czyli możecie zadecydować sobie sami, wypuszczacie ten karabin. Od razu wprowadzamy na rynek cywilny. Super. Następne pytanie, jakie się nasuwa, na które nie spodziewam się co prawda odpowiedzi na tym etapie, ile będzie kosztował? Tutaj nie znam cen w tym momencie, także nie do mnie. Próbowałem, żeby nie było, próbowałem, tak? Dobrze, czyli tak, lufy mamy wymienne, lufy na razie są dwóch długości, tak? Tak. Jak już jesteśmy przy lufach i wymienności, jak wygląda sprawa innego kalibru? To znaczy wiadomo, że tak, no trzeba by wymienić lufę. O jakim kalibrze mówimy? No a jakie planujecie? Bo teraz jest powiedzmy kilka takich kalibrów, które tam są popularniejsze i karabiny multikalibrowe właśnie idą w kierunku
nie tylko tego tej 308, ale też innych. No wiadomo, że 338 to już chyba trzeba by przekonstruować no cały ten karabin, bo to jest już potężny nabój. Dużo większy nabój, tak. A więc konstrukcja tego karabinu mogłaby tego nie wytrzymać, ale pewnie jak już tak zaczęłaś pytać, jaki kaliber, to pewnie coś już kombinujecie, tak? Powiesz nam coś? Czy... No, nie mogę. Nie mogę. Ale będą, rozumiem, być może będą... Niewykluczone. Tak, w niedalekiej przyszłości pojawią się zestawy konwersyjne do tych karabinów. No w związku, że tu jest wymienna lufa, nie mamy z tym problemu. Mhm. No to już możecie się sami domyślić, o jakie kalibry chodzi, tak? Nie możemy tego głośno powiedzieć, bo to jest tajemnica przedsiębiorstwa, ale wiadomo, o co biega, tak? Dobrze. Zastanawiam się, czy wyczerpaliśmy temat tych karabinów. Chyba tak w sumie. Zrobimy tak. Pójdziemy sobie teraz postrzelać tych karabinów. Zobaczymy, jak nam to będzie szło. Jak nam się coś jeszcze przypomni, to ewentualnie potem zrobimy jakąś tam krótką dokrętkę, uzupełnienie i też Wam o tym opowiemy. No to tyle. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Idziemy strzelać. Cześć.